Wydatki na oświatę w Suwałkach rosną w przerażającym tempie. Od 2019 roku do chwili obecnej przybyło nam w placówkach oświatowych zaledwie 70 uczniów i przedszkolaków. Nauczycielskich etatów niemal 45. Gdyby nie napływ dzieci i młodzieży z Ukrainy, ilość dzieci i młodzieży kształcących się w publicznych jednostkach już by spadał. Na dzisiaj wśród 12 007 uczniów 302 to obcokrajowcy. Najmniej, zaledwie jedna osoba przyjechała do nas z Kazachstanu. Po dwoje jest z Mołdawii i Litwy. Kolejna trójka dzieci zamieszkała w Suwałkach po opuszczeniu Rosji. Więcej uczniów, 12, przyjechało do Suwałk z Białorusi. Prym wśród obcokrajowców wiodą dzieci i młodzież z Ukrainy. Nasze szkoły kształcą ponad 280 uczniów z tego kraju. W 2021 roku miasto na oświatę wydało nieco ponad 185 milionów złotych, co stanowiło około 35% wszystkich wydatków. Rok 2023 to już niemal 257 milionów i odsetek przekraczający 43%. Subwencja oświatowa zaczęła wreszcie rosnąć, ale pokrywa ona mniej niż 60% wydatków bieżących. Największe wydatki na jednego ucznia generuje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Tutaj rok kształcenia dziecka to koszt przekraczający 73 tysiące złotych, ale taka jest specyfika tej placówki. Znacznie niższe wydatki przypadają na statystycznego przedszkolaka z publicznej placówki. To nieco ponad 20 tysięcy w skali roku. Na ucznia publicznej podstawówki wydaje się rocznie około 14 tysięcy. W liceum ogólnokształcącym statystyczny uczeń generuje koszt nieco ponad 11 tysięcy, a w szkołach zawodowych około 2 tysiące mniej, podaje prezydent miasta w raporcie za 2023 rok.